Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube. Dzisiaj powiem Wam trochę więcej o tym, dlaczego ja inwestuję w nieruchomości w tym tak zwanym kryzysie i moim zdaniem, do czego to wszystko zmierza, jaki jest ogólny plan, który ktoś gdzieś tam dla nas przygotował. Oczywiście jestem daleki od wszelkiego rodzaju teorii spiskowych, natomiast chciałbym, żebyście poznali mój punkt widzenia. Przede wszystkim uważam, że kryzys przede wszystkim jest w naszych głowach, ponieważ jeżeli sobie spojrzycie na parę lat poprzednich, zawsze ogólnie istnieje jakiś aspekt, który mówi nam, żebyśmy jeszcze teraz nie zaczynali czegoś robić. Czy to właśnie wcześniej był COVID, czy tak jak teraz jest to na przykład wojna i wysokie stopy procentowe. Za każdym razem na świecie jest po prostu jakaś rzecz, która powinna nas zniechęcić do tego, żebyśmy zaczęli działać. Ja troszkę zmieniłem swoje nastawienie w ten sposób, że zamiast szukać takich usprawiedliwień, ponieważ uważam, że w większości przypadków ludzie naprawdę są słabi i po prostu nie są w stanie sobie z tym radzić i szukają po prostu wymówek, czyli co zrobić, żebym nie musiał zacząć ryzykować, pracować, starać się, żeby nie wychodzić z tej własnej strefy komfortu. Teraz na przykład, jeżeli sobie zobaczycie, jakie informacje są przekazywane w telewizji, mówi się właściwie tylko o tych najgorszych rzeczach i ludzie są po prostu tak niesamowicie wystraszeni, że boją się w ogóle żyć, normalnie funkcjonować, już nie mówiąc o tym, żeby podjąć jakiekolwiek ryzyko związane na przykład z inwestowaniem. Natomiast ja już się nauczyłem, że tam, gdzie wszyscy się boją, tam jest właściwie zawsze najwięcej pieniędzy do zarobienia. Na przykład najlepsze zyski są właśnie na mieszkaniach z problemami. Tych problemów po prostu ludzie się boją i za rozwiązanie tego problemu dostajesz bonus w postaci dodatkowego zysku. Tak teraz sytuacja ma się właśnie na świecie. I jak najbardziej są wyższe stopy procentowe, rynek zdecydowanie się zmienił. Ja nie będę Wam wmawiał, że jest teraz wspaniale, że po prostu nieruchomości sprzedają się tak jak rok czy dwa lata temu, bo to nie jest w moim stylu. Ja jestem z Wami szczery, pokazuję Wam moje akty notarialne. Pełna transparentność tutaj jest celem tego, co dla Was robię i na YouTubie, i na Instagramie, i ogólnie na szkoleniach. Więc jak najbardziej, sprzedaż jest gorsza niż była. Natomiast ja też z tego wyciągam cały czas pewną lekcję. I ja to trochę traktuję jako grę, ponieważ jakby inwestowanie w nieruchomości w dalszym ciągu to jest jakby taka gra, tylko przechodzimy trochę na wyższy poziom, ponieważ uważam, że lata 20-21 to był po prostu poziom gdzieś tam niesamowicie początkujący, gdzie każdy mógł wejść na rynek, kupić jakiekolwiek mieszkanie, poczekać, aż ono wzrośnie na wartości i sprzedać je w dowolnej cenie, gdzie mógł popełniać błędy, bo te błędy po prostu były wybaczalne przez rynek, a teraz rynek nie będzie wybaczał błędów. Teraz trzeba obrać strategię, która będzie korzystna do danych czasów. Teraz trzeba samodzielnie myśleć, samodzielnie analizować, co się dzieje na świecie, co się dzieje w gospodarce, żeby po prostu nasze działania były spójne. Tak jak wcześniej, taką podstawową zasadą flipowania było kupić mieszkanie, zrobić remont, sprzedać rodzinie, która kupi to na własne cele mieszkaniowe. No właśnie, problem teraz się pojawia, ponieważ co w sytuacji, jeżeli taki klient praktycznie całkowicie wypadł z tego rynku i nie jest w stanie kupić mieszkań na własne potrzeby, na własne cele mieszkaniowe, bo nie ma zdolności kredytowej. Bo tak jak wiemy, ta zdolność kredytowa bardzo spadła. Na chwilę obecną mamy już prawie 7% stopy procentowe, dokładnie 6,75%. Do tego WIBOR oczywiście jest jeszcze wyższy. Jeszcze obostrzenie KNF-u, które dodatkowo zwiększa jakby kryteria wobec obliczania zdolności kredytowej, ponieważ banki muszą doliczać na takie jakby żądanie, zalecenie KNF-u 5%, muszą obniżać tą zdolność na wypadek, gdyby stopy jeszcze bardziej miały pójść w górę. Do tego wszystkiego mamy jeszcze bardzo wysoką inflację, więc wszystkie koszty związane z prowadzeniem, utrzymaniem gospodarstwa domowego, prowadzeniem firmy są jeszcze droższe. To sprawia, że zostaje nam jeszcze mniej pieniędzy. I oczywiście w tej sytuacji ja, jak zarówno inni przedsiębiorcy, mogliby powiedzieć: OK, słuchajcie, to najlepiej zatrzymać teraz ten biznes, wcisnąć pauzę i wrócić do tego za 2 albo 3 lata. Ale to totalnie nie jest rozwiązanie, bo jeżeli ktoś coś robi, ktoś się na czymś zna, ktoś ma pracowników, gdzie ja na przykład czuję się odpowiedzialny za moich pracowników, chodzi o to, żeby znaleźć tym wszystkim rozwiązanie. Ja, kiedy po prostu widziałem to, co się dzieje na rynku, stwierdziłem, że nawet się teraz trochę cieszę, bo wiem, że po prostu ludzie, którzy no może nie byli moją konkurencją, ale w pojedynczych przypadkach zdarzało im się na przykład złapać gdzieś pewne mieszkanie przede mną, no wiadomo, tam na 100 mieszkań, no to statystycznie byli w stanie gdzieś tam kilka sobie uszknąć, że tak powiem, dla siebie. Natomiast teraz wiem, że oni się po prostu boją, bo nie mają wystarczającej wiedzy, żeby rozwiązywać pewne problemy, żeby przygotowywać produkt pod klienta docelowego i żeby dalej zarabiać na tych nieruchomościach jeszcze większe pieniądze. I przede wszystkim
co ja zrobiłem na tym rynku nieruchomości i co dalej mi pozwala działać. Przede wszystkim zmieniłem całkowicie profil swojej działalności pod tym kątem, że tak jak na przykład w zeszłym roku czy dwa lata temu przygotowywałem głównie mieszkania dla rodzin, no i wiadomo, były niskie stopy procentowe, ludzie byli zachęcani do tego, żeby brać kredyty, żeby kupować bardzo duże ilości mieszkań. Te mieszkania bardzo fajnie się sprzedawały, bo osoba na przykład zarabiająca 5000 zł miesięcznie miała zdolność na 500 tysięcy złotych. Natomiast teraz te zdolności gdzieś tam znacznie pospadały. Okazuje się, że nawet teraz para, która łącznie zarabia w okolicach 10 tysięcy złotych, ma tą zdolność po prostu znacznie niższą i ledwo im starczy na zakup nawet małego dwupokojowego mieszkania. Ja więc stwierdziłem, że ponieważ nieruchomości zawsze w naszym życiu będą, a potrzeba mieszkaniowa jest jedną z najważniejszych funkcji, które właściwie muszą być spełnione poza gdzieś tam jedzeniem, piciem, tak? Takich potrzeb fizjologicznych, no to musimy jeszcze mieć gdzie mieszkać. Więc ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli ty nie kupisz mieszkania, żeby w nim mieszkać, to ktoś kupi to mieszkanie, żebyś ty je od niego mógł wynająć. I to, co teraz na przykład widzimy na rynku, czyli niesamowity wzrost właśnie kwot odstępnego za mieszkania na wynajem, to znowu powoduje, że nieruchomości, które są wynajmowane, cieszą się znacznie lepszą zyskownością niż było to na przykład jeszcze w zeszłym roku. Ja więc teraz stwierdziłem, że będę przygotowywał bardzo dużo produktów dla inwestorów, czyli dla osób, które mają pieniądze, dla firm, które wybijają się na obecnej sytuacji, które mają nadwyżki finansowe, bo jestem w stanie dla nich przygotować produkt zamiast standardowych na przykład 3, 4, 5%, jeżeli ktoś inwestuje w Warszawie, w Poznaniu, w każdym większym mieście, mogą kupić mój produkt, gdzie ja im jestem w stanie zagwarantować zysk 7, 8, czasem nawet 9% zwrotu w skali roku i mówię tutaj o samej kwocie odstępnego za wynajem. Oczywiście też tymi mieszkaniami potem my się opiekujemy, inwestycja dla tego inwestora jest całkowicie pasywna. Więc inwestor daje pieniądze, nie musi się martwić remontem, znalezieniem najemcy, zarządzaniem tym najmem i dostaje stopę zwrotu, która w dalszym ciągu jest nieosiągalna na lokatach, na jakichś tam nawet obligacjach indeksowanych inflacją, ponieważ pamiętajmy, że one dopiero po roku zaczynają naprawdę fajnie zarabiać i w ten sposób dalej mój biznes bardzo fajnie się kręci. Ponieważ przychodzą osoby, które mają nadwyżki finansowe, które rozumieją ideę tego inwestowania, które nawet są gotowe teraz brać kredyty, ponieważ no ja powtórzę to jeszcze raz, uważam, że w dalszym ciągu jest bardzo dobry czas na branie kredytu, ponieważ są niesamowicie niskie marże kredytowe. Jeżeli teraz ktoś weźmie kredyt, ma nadwyżkę finansową, żeby przeczekać sobie te trudniejsze czasy, a potem stopy procentowe spadną do takich realnych poziomów, czyli na przykład procent, 2% czy nawet 3%, będziemy jeden z tańszych kredytów ogólnie w historii. Więc patrząc tak w perspektywie długofalowej, teraz ludzie nie chcą brać kredytów, bo są drogie, ale jak rok temu były bardzo tanie, to wszyscy chcieli, mimo tego, że to było pewne, że właściwie prędzej czy później te stopy procentowe pójdą w górę. Odwrotna sytuacja jest teraz. Mamy wysokie stopy procentowe, ale znowu niemal pewne jest, że prędzej czy później te stopy spadną do poziomu 1-2%. Ten kredyt będzie jednym z najtańszych w historii, więc po prostu trzeba tą sytuację wykorzystać i mnie to właśnie nauczyło, że zawsze trzeba robić trochę coś innego niż robią ludzie. Ponieważ jeżeli teraz wszyscy uciekają, ludzie boją się kupować tych nieruchomości, trudnych nieruchomości, ja stwierdziłem, że przygotowuję dużo właśnie gotowców inwestycyjnych, gotowych mieszkań na wynajem, gdzie mój inwestor jest w stanie na tym zarabiać. A nawet jeżeli inwestor nie byłby w stanie na tym zarabiać, to ja jestem w stanie sam te mieszkania wynająć i sam zarabiać na najmie, nawet po paręnaście procent w skali roku. Ponieważ mam tak już zoptymalizowany ten proces wytworzenia tej nieruchomości, czyli zakup poniżej ceny rynkowej, nieraz nawet 30-40%, do tego optymalizacja remontu, niedługo kuchnię, które już właściwie niedługo zaczynam sam produkować, znalezienie najemcy, mam od tego wszystkiego zespół, tak czy siak mam coś, co pracuje mi po prostu i zarabia bardzo fajnie, co jest kupione za moje pieniądze, co gwarantuje mi dodatkowy gdzieś tam kapitał, bo pamiętajcie, że teraz okay, możemy liczyć wartość wszystkiego w ujęciu realnym, czyli korygując to inflację, ponieważ w obliczu inflacji nawet teoretycznie bardzo lukratywna inwestycja, typu możecie wziąć lokatę na 10%, do tego zapłacicie jeszcze tak czy siak podatek Belki i zostanie wam nieco ponad 8%, tak czy siak będziecie zarabiać mniej niż wynosi inflacja. To jest po prostu teraz czas na minimalizowanie strat. Jeżeli uda wam się osiągnąć realny zysk, to naprawdę bardzo fajnie. Będziecie w wąskiej grupie ludzi, którzy na tym wygrali. Natomiast jest ciężki czas teraz na całym świecie. Trzeba go po prostu jakoś przetrzymać, badać te rzeczy, które do tej pory robiliśmy źle, ale przede wszystkim wy jako inwestorzy powinniście być jak taka mała żaglówka. Nie możecie być jak taki, wiecie, okręt, który po prostu cały czas idzie w tym samym kierunku, nieważne czy jest wiatr, czy nie. Musicie po prostu zmieniać swój bieg, tak jak wieje wiatr. Tak jak na przykład rok temu były dobre nieruchomości dla rodziny, teraz warto robić nieruchomości dla inwestorów,
robić taki produkt, który jest w stanie dobrze zarabiać i pomnażać kapitał inwestorów, którzy mają tego kapitału naprawdę jeszcze całkiem sporo, bo ludzie mają swoje firmy, mają oszczędności, widzą, jak te oszczędności im gdzieś tam uciekają, nie chcą inwestować w kryptowaluty, chcą kupić nieruchomość, więc jeżeli nieruchomość ma im zabezpieczyć wartość, przechować tą wartość, a dodatkowo jeszcze zarabiają naprawdę fajny procent na najmie, bo ja pracuję dla inwestorów i przygotowuję nieruchomości, na których zarabiają nawet 8%, nic nie robiąc de facto, pasywnie inwestując, gdzie jeszcze są właścicielami nieruchomości, no to oni bardzo chętnie po prostu takie mieszkania wtedy kupują. Ale to wymagało naprawdę analizy tego, co się dzieje, rozmów, bo jeżeli będziecie cały czas robić to samo, co robiliście, a wszystko wokół się zmieniło i będziecie oczekiwali pozytywnego skutku, to tu was muszę zmartwić, ponieważ niestety jesteście w błędzie. I za to właśnie ludzie płacą na szkoleniach, za to, żeby dostać tą wiedzę od osób, które rzeczywiście mają praktykę, które wiedzą, jak działać w tym kierunku, które wiedzą, jak analizować ten rynek, jakie są pewne mechanizmy. Okej, można do wszystkiego dojść samemu, natomiast ja, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, gdybym miał tą wiedzę na początku, którą mam teraz, to byłbym naprawdę kilkanaście kroków dalej i kilkanaście razy szybciej byłbym w stanie pomnażać ten majątek, bo po prostu pewne case'y miałbym przerobione, rzeczy, których się kiedyś bałem, okazały się banalnie proste, a teraz już wiem po prostu, na czym polega ta gra i jak to trzeba analizować. Spadków się nie boję, bo i tak kupuję te mieszkania znacznie poniżej wartości rynkowej. To jest właśnie bardziej biznes oparty na nieruchomościach niż samo inwestowanie w nieruchomości. Wiem, jak wyciągać naprawdę wysokie stopy zwrotu i na tym się teraz skupiam, ale zarówno to, co ja robię, jak i myślę, że czym wy się powinniście zająć, to nie dajcie sobie po prostu wmówić, że zawsze jest zły czas, że może jeszcze nie teraz, może jeszcze poczekam, bo jest trudna sytuacja, bo tak jak może być lepsza sytuacja, tak może być jeszcze trudniejsza. I wcale nie jest powiedziane teraz, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej, ale to od was zależy i jeżeli nawet teraz zaczniecie działać, nawet jeżeli wasz zysk będzie minimalny, to już będziecie mieć doświadczenie, a to doświadczenie moim zdaniem jest tutaj najwięcej warte, bo zarabia się głównie na wiedzy, tak? Ja jestem takim samym człowiekiem jak wy, tylko po prostu trochę więcej rzeczy przetestowałem na rynku i teraz wiem, co działa, co nie działa i też jestem w stanie na tym dzięki temu bardzo fajnie zarabiać. Także życzę wam przede wszystkim, żebyście się nie bali, żebyście uwierzyli w siebie, nie czekali, nie odwlekali, bo nigdy naprawdę nie ma idealnego czasu, żeby zacząć działać, a wiele osób po prostu szuka sobie wymówek, bo tak naprawdę podświadomie się czegoś boi. Więc zaczynajcie działać, oczywiście róbcie to z głową, analizujcie to, co robicie, bo wasza metoda działania musi być jak najbardziej spójna z rzeczywistością. I wtedy macie szansę na odniesienie naprawdę fajnego sukcesu w każdym rynku, czy to nieruchomości, e-commerce. Analizujcie te dane i idźcie po prostu do przodu, róbcie swoje, a jestem pewien, że koniec końców odniesiecie sukces. Także teraz już wiecie, jak ja działam na rynku nieruchomości w obecnych czasach, jak ja sobie radzę. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania kanału, stawienia łapki w górę. No i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.